Rosyjski koncern Gazprom przekazał polskiemu górnictwu naftowemu i gazownictwu 1,5 miliarda dolarów nadpłaty za gaz. Potwierdził to prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. 30 marca PGNiG wygrało w arbitrażu spór z Gazpromem o ceny gazu w kontrakcie jamalskim. Na mocy wyroku Trybunału w Sztokholmie nowa cena ma być naliczana od 1 listopada 2014 roku. Polski koncern oszacował, że powinien odzyskać ponad 6 miliardów złotych nadpłaty. Na początku czerwca PGNiG z Gazpromem uzgodnili, że do 1 lipca rosyjski koncern zwróci nadpłatę. Agencja Interfax, powołując się na informacje rosyjskiego koncernu, napisała wczoraj, że Gazprom przelał PGNiG zasądzoną w arbitrażu kwotę. Dziś potwierdził to prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Jerzy Kwieciński. Z zadowoleniem informuję. Właśnie otrzymałem potwierdzenie, że pieniądze od Gazpromu są już na naszym koncie PGNiG. Gazprom deklaruje, że zwrot pieniędzy nie oznacza rezygnacji z prób zmiany wyroku w wyniku procedury odwoławczej. Spór prawny dalej będzie się toczył.